Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie w siódmym odcinku Keto Q&A, w którym odpowiadam na pytania, które zadajecie w komentarzach. Dzisiaj kolejna porcja pytań i odpowiedzi, a ja tylko przypominam, że wszystkie pytania znajdziecie w opisie poniżej, więc jeżeli nie chcecie oglądać całego odcinka, to po prostu sięgnijcie do opisu w filmie. Zapraszam! Zaczynamy od pierwszego pytania. Co zrobić z nawracającą zieloną biegunką na keto, głównie po zielonych herbatach? Moi drodzy, zielona biegunka może być związana z jednej strony z tym, że zjedliśmy coś, co zawierało dużo chlorofilu, albo że po prostu mamy właśnie biegunkę i wtedy ten kolor zielony jest dlatego tego kału, tego stolca, bo po prostu on nie ten pokarm nie został strawiony, bo jakby to wszystko poszło za szybko. Natomiast czasem też, i o tym warto pamiętać, zielona biegunka może się pojawić przy jakichś infekcjach bakteryjnych, więc to też warto jakby sprawdzić i wykluczyć, czy po prostu nie mamy tutaj do czynienia z infekcją. Natomiast jeżeli chodzi o tą zieloną herbatę, no to nie jest tak, że raczej kolor jest tutaj przez to, że herbata jest zielona z nazwy, tylko w zielonej herbacie mamy m.in. kofeinę, która może przyspieszać tą perystaltykę jelit i przypuszczam po prostu, że w Twoim wypadku połączenie tego z ketozą czy z być może ketoadaptacją, bo nie wiem na jakim etapie jesteś, no po prostu sprawiło, że te jelita za szybko przesuwane są w nich te treści pokarmowe i po prostu ten pokarm nie jest odpowiednio dobrze trawiony. Po prostu polecam zastosować się do tych rad, które są na moim kanale dotyczącym właśnie biegunek i zaparć, bo tak naprawdę tutaj postępowanie jest bardzo podobne. Zwiększyć ilość błonnika, który tą perystaltykę też spowolni, ale też usprawni, tak żeby to przebiegało poprawnie. No i być może ta ilość kofeiny, jeżeli jeszcze na przykład dodatkowo gdzieś tam pijemy filiżankę, 2, 3, 4 kawy i dużo tych herbat, no to rzeczywiście jest za duża, więc też ta ilość kofeiny tutaj mniejsza powinna pomóc. Czy morsować przed posiłkiem, czy po? A może od razu na czczo po przebudzeniu? Czy można przeglądać morsowanie z siłownią, czy to nie za dużo dla organizmu? No to zależy. Jeżeli jesteśmy w ketozie, to w ogóle łatwiej nam jest morsować i jest to bardziej naturalne dla naszego organizmu. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli to jest zima i jest zimno na dworze, no to też jest to bardziej znowu naturalne. Natomiast według mnie połączenie od razu treningu z morsowaniem, szczególnie jakiegoś intensywnego treningu, no to nie będzie najlepsza opcja, bo właśnie jedno i drugie jest stresorem. Po tym, jak jesteśmy, jakby narażamy siebie na dany stresor, który jakby jest to zjawiskiem dobrym, tak? I trening i morsowanie w większości przypadków u osób, które nie mają jakichś ogromnych problemów właśnie ze stresem, niedosypianiem i tak dalej, będzie to zjawisko pozytywne, no ale potem musi nastąpić regeneracja i takie wyciszenie, uspokojenie organizmu, więc połączenie już tych dwóch rzeczy może to być za dużo. Jeżeli chodzi o jedzenie, to są osoby, które na czczo jakby idą morsować i dobrze się czują, natomiast znowu może to być za duży stresor. Ja jednak polecam, szczególnie na początku, przed morsowaniem zjeść jakiś posiłek najlepiej białkowo-tłuszczowy, żeby po prostu tej energii sobie dodać, no bo podczas morsowania zużywamy duże ilości glikogenu mięśniowego i tak dalej, więc jakby ten wyrzut energii i tak jest całkiem spory. Natomiast pamiętajmy też o tym, żeby ta nasza dieta była bogata w kwasy tłuszczowe nienasycone, a nie tylko nasycone, bo jakby no, wtedy mogą się jakieś pojawić problemy biegun, wysypki nawet na skórze i rzeczywiście tutaj ten bilans pomiędzy nasyconymi a nienasyconymi u niektórych osób jest jeszcze nawet ważniejszy. Także pamiętajmy, żeby ta dieta po prostu była dobrze zbilansowana. Dobrze, mam pytanie do ostatniego filmu dotyczącego jedzenia śniadań. O tych pytań było sporo i wiem, że ten film wywoła trochę kontrowersji. Czy dla kobiet ważne jest jedzenie śniadań rano ze względu na gospodarkę hormonalną w sytuacji, gdy jest ona zaburzona? Czy po prostu śniadanie powinny rano jeść wszystkie kobiety bez względu na to, czy mają zaburzenia hormonalne, czy nie, aby to było zgodne z rytmem dnia? Wielu dietetyków nie zwraca uwagi, zalecają jak najpóźniej, to prawda. Czy mogę podesłać jakieś linki bądź odesłać do badań książkowych? Moi drodzy,
Ja rzeczywiście powiedziałam, że czasem warto jeść śniadania, szczególnie gdy jest zaburzona gospodarka hormonalna i to częściej dzieje się u kobiet. Ale jeżeli u mężczyzn występują takie zaburzenia, to również uważam, że powinni spróbować przejść na jedzenie śniadań. Jeżeli nie jesteśmy rano głodni, nie zawsze, ale często może to właśnie świadczyć o problemach hormonalnych. I jeżeli po prostu widzisz, że no nie do końca wszystko jest u Ciebie ok, to po prostu zwróć na to uwagę. Ja nikogo nie zmuszam do tego, żeby te śniadania jadł, ale wiem z mojej praktyki, że po prostu brak jedzenia śniadań potrafi tą gospodarkę rozregulować. Gospodarka hormonalna, szczególnie kobiet, jest bardzo wrażliwa, więc jeżeli nie masz problemów hormonalnych, ale na przykład rano rzeczywiście odczuwasz głód, to uważam, że również warto te śniadania jeść. Jeżeli chodzi o kwestię chronobiologii, to tutaj jeżeli sobie wpiszecie jakby cokolwiek w internecie dotyczące chronobiologii, wszędzie wyskoczy Wam, że to jedzenie w pierwszej porze dnia, wtedy kiedy jest jasno, jest bardziej zgodne z naszym dobowym rytmem, naszym wewnętrznym rytmem dobowym, a na keto właśnie ta synchronizacja jest jeszcze mocniejsza, więc często jest też tak, że my po prostu zaczynamy mieć apetyt z rana, bo właśnie nam się to wszystko synchronizuje. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć, czy musisz jeść śniadanie, bo jestem naprawdę daleka od tego, bo to są bardzo indywidualne kwestie, ale jednak, jeżeli by się coś działo, to polecam po prostu zwrócić na to uwagę. I według mnie zalecanie z kolei ludziom zupełnie odmiennej rzeczy, czyli jedz jak najpóźniej, żeby mieć po prostu IF, jest tutaj dużo bardziej szkodliwe i jest dużo większą po prostu głupotą i nieznajomością fizjologii i też właśnie kwestii hormonalnych u osób, nie tylko u kobiet, ale też u mężczyzn. Także po prostu róbmy to z głową. A, i jeszcze jedno, bo ja też nieraz mówię, że właśnie dobrze jest dostarczyć sobie rano aminokwasy, bo te aminokwasy pod kątem hormonalnym, bo one pełnią masę funkcji w naszym organizmie, ale właśnie pod kątem hormonalnym również transportują nasze hormony, między innymi hormony tarczycy. Dlatego też przy zaburzeniach gospodarki hormonalnej, no to te aminokwasy, jeżeli dostarczymy je sobie rano, to jest mniejsze ryzyko, że po prostu te hormony będą na jeszcze niższym poziomie i będą gdzieś tam zaburzone, bo właśnie te białka, te aminokwasy są między innymi transporterami naszych hormonów. Jaka patelnia jest najzdrowsza do smażenia? Zapytał Paweł. Paweł, powiem Ci szczerze, że mnie ten temat bardzo interesował parę lat temu i najzdrowsza z tego, co mi wyszło, jest patelnia żeliwna. Ja pamiętam, że chciałam w ogóle wyrzucić wszystkie patelnie, jakie miałam wtedy. Kupiłam sobie dwie patelnie żeliwne. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście patelnię żeliwną. Ona jest taka mega ciężka i ona jest po prostu z takiego żeliwa cała jakby wykuta. Tam się nic nie łączy, ani nic z tym nie dzieje. I słuchajcie, to jest super. Natomiast, bo to jest w ogóle dodatkowe, naturalne źródło żelaza, jeżeli na takiej patelni coś robimy. Natomiast ja te patelnie, nie pamiętam po jakim czasie, ale chyba po kilku miesiącach wyrzuciłam. Bo nie wiem, może trafiłam po prostu na złe patelnie. Natomiast korozja tych patelni może bardzo szybko nastąpić i one po prostu wtedy się nie nadają na użytku, bo wyglądają tak jakby po prostu spleśniały. Te patelnie trzeba najlepiej na sucho w ogóle czyścić. One muszą być suche, potem się je jeszcze olejuje, więc jakby jest strasznie dużo zabawy z tymi patelniami żeliwnymi i ja sobie je, nie ukrywam, odpuściłam. Natomiast jeżeli ktoś z Was używa takich patelni albo macie jakąś sprawdzoną markę, to podzielcie się w komentarzach, chętnie skorzystam. Ja również może zrobię drugie podejście. Na ten moment totalnie po prostu, nie. Kolejny rodzaj patelni, dość dobry, to są ze stali nierdzewnej i one też często w takim, że tak powiem, profesjonalnym kucharzeniu są wykorzystywane. Minusem stali nierdzewnej jest to, że słabo ona przewodzi ciepło i po prostu łatwo coś na niej też przypalić. Więc to, co teraz wielu producentów robi, to pomiędzy jakby stal i stal wkładają aluminium i wtedy te patelnie są łatwiejsze, że tak powiem, w obsłudze. No i to jakby nie jest moim zdaniem zły pomysł, natomiast musimy pamiętać o tym, żeby bardzo pilnować, żebyśmy nie zniszczyli tej powłoki stali, bo jeżeli zniszczymy powłokę, czyli jeżeli tam jakąś taką szczotką, nie wiem, drucianą będziemy ją czyścić za mocno, albo jeżeli na przykład jakimś widelcem albo nożem będziemy próbować jajecznicę gdzieś tam sobie ogarniać na tej patelni, no to wtedy rzeczywiście zniszczenie powłoki sprawia, że ta patelnia staje się dla nas
niezdrowa i to bardzo niezdrowa, więc na to uważamy. Bardzo dobrymi patelniami są patelnie szklane. I znowu, miałam fazę na patelnie szklane, ale po pierwsze, znaleźć taką patelnię na rynku jest bardzo trudno. Po drugie, jak już ją znajdziesz, to okazuje się ona tak droga, że jeżeli chcemy wymienić sobie wszystkie gary, no to jest to rzeczywiście duży koszt. Więc znowu, ja na ten moment jeszcze patelni szklanej nie mam. Bardziej są popularne jakieś garniki szklane, czy na przykład takie naczynia do piekarnika, no to z tego korzystam. Mamy też patelnie miedziane, które też jakby są dość naturalne i też niektóre osoby je polecają. Ja do końca nie mam zdania, ale też widziałam jakieś tam badania i opinie, że może być za dużo miedzi. Z tych miedzianych patelni może się dostawać do organizmu. No a wiadomo, nadmiar miedzi też nie będzie dobry. Natomiast według mnie, jeżeli nawet masz jakąś teflonową patelnię, no raczej będzie to lepsza opcja niż aluminiowa patelnia. Więc nawet jakaś dobra teflonowa patelnia moim zdaniem da radę. Teflon, mówi się, że do 300 stopni maksymalnie, czyli lepiej trochę mniej, może być podgrzewany, no bo później już on jakby ulega jakimś tam ruchom i mogą się wydzielać toksyny, ale po prostu ja bym skupiła się bardziej na tym sposobie smażenia, bo już mówiliśmy w jednym Q&A o tym, na czym smażyć, więc jakby jaki tłuszcz mamy do smażenia, no i też jak smażymy. Jeżeli po prostu przesmażamy na 10 stronę, no to może być słabo, ale jeżeli nawet masz jakąś słabszą patelnię, ale nie doprowadzisz po prostu tego, co jest na tej patelni, do takich skrajnych temperatur i nie będzie to tam się po prostu brunatniło, spalało i tak dalej, to też wszystko będzie ok, więc tutaj myślę, że warto po prostu zachować umiar. Kolejne pytanie, czy łączenie mięsa i nabiału nie zaburza wchłaniania cynku i selenu? Przypuszczam, że tutaj mamy dwie kwestie, bo przynajmniej ja nie wiem nic na ten temat, że łączenie mięsa i nabiału zaburza wchłanianie cynku i selenu, ale może mogę o czymś nie wiedzieć i na pewno o wielu rzeczach jeszcze nie wiem, ale to co wiem, powiem. Więc tak, cynk i selen rzeczywiście są trochę antagonistami i jeżeli na przykład suplementujemy je łącznie, no to mogą troszeczkę hamować swoje wchłanianie nawzajem. Więc warto stosować takie preparaty osobno, czyli na przykład rano cynk, wieczorem selen, albo właśnie, bo to często są niedobory właśnie przy niedoczynności tarczycy. Więc bardzo fajnym na przykład preparatem jest Tyroset, który można stosować przy niedoczynności tarczycy i on właśnie ma to wszystko pięknie rozdzielone i bierze się go chyba aż 3 razy dziennie, ale na pewno jest to dobry suplement. A druga kwestia, którą tu widzę, to przypuszczam, że to pytanie jakby też nawiązuje do tej diety, tych diet rozdzielnych, czyli właśnie niełączenie białek, węglowodanów, tłuszczów, mięsa, bo każda z tych substancji potrzebuje innych enzymów, no i żeby się lepiej trawiło, żeby tam to się nie zaburzało w naszym żołądku, no to właśnie są różne diety, które mówią, żeby nie łączyć tych produktów. Moim zdaniem to nie do końca tak jest, bo nasz organizm fantastycznie potrafi sobie zazwyczaj poradzić z trawieniem i to, że on ma wytworzyć 2 różne enzymy, to dla niego to nie jest zazwyczaj problem. I rzeczywiście te diety rozdzielne naukowo nie są zbytnio potwierdzone. Natomiast jeżeli czujesz, że na przykład łącząc różne produkty z różnych grup żywieniowych, to rzeczywiście jakby ciężej Ci się to trawi, to w takim wypadku myślę, że przynajmniej na jakiś czas warto rzeczywiście jakby to rozdzielać, bo po prostu niektóre osoby mogą mieć większe problemy trawienne, za mało tych enzymów, wtedy też warto się suplementować przez jakiś czas tymi naturalnymi jakby formami enzymów, żeby po prostu to trawienie usprawnić, więc w takim wypadku ma to sens. Nie wiem, czy do końca odpowiedziałam na Twoje pytanie, ale jakby no z tego co zrozumiałam, to tak odpowiedziałam. Dobra, masło maślane. Lećmy dalej. O co chodzi z tym omega 3 i omega 6? Jak zachować właściwe proporcje? Uwielbiam orzechy, ale temat stosunku omega 3 do 6 jest dla mnie niezrozumiały. Jakie orzechy jeść i w jakich ilościach na dany dzień? Droga Paulino, omega 3 są i omega 6 są to kwasy tłuszczowe nienasycone, które są niezbędne dla naszego organizmu, dlatego się nazywają właśnie niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. Z tym, że kwasy omega-3 mają bardziej działanie w naszym organizmie przeciwzapalne, natomiast omega-6 prozapalne. Jedne i drugie są nam potrzebne, tylko właśnie w odpowiednich proporcjach. Taka w ogóle idealna proporcja, która nieraz gdzieś tam w naszym organizmie, w naszych komórkach jest do zaobserwowania, to jest 1:1. Czyli taka sama ilość omegi 3, taka sama ilość omegi 6. Żeby właśnie nie było stanów zapalnych. Bardzo dobrą proporcją, którą jakby się podaje, również jest mniej więcej 3:1, 4:1. Czyli więcej tych omegi 6, tych niby prozapalnych, ale powiedzmy 3,
omega 6 i jedna omega 3, czy tam 4. Ja kilka lat temu mocno się gdzieś tam tym tematem interesowałam, no bo właśnie stany zapalne w naszym organizmie stają się teraz przyczyną chronicznych chorób, na które cierpi wiele osób przez lata, a potem na nie umiera. Dlatego rzeczywiście, jak pokazują badania, dawniej, jeszcze w latach powiedzmy 50., nasi dziadkowie, pradziadkowie mieli te stosunki mniej więcej 3 do 1, 4 do 1. Teraz, przez to, że nasza dieta jest mocno przetworzona i że tych omegi 6 mamy dużo, bo na przykład w olejach roślinnych, właśnie w takich półproduktach, w produktach przetworzonych, w jakichś słodyczach i różnych innych rzeczach, tej omegi 6 jest dużo, no to nagle okazuje się, że średni stosunek omega 6 do omega 3 to już nie jest ani 1 do 1, ani 3 do 1, ale 17 do 1, 20 do 1. Ja sama sobie jakiś czas temu zrobiłam test na tą omegę i też u mnie on nie był idealny, mimo tego, że jakby zdrowo się odżywiam. I dopiero suplementacja kwasami omega 3 pomogła mi, i to dobrej jakości, to jest ważne, pomogła mi ten stosunek sobie wyrównać. Więc tutaj ja bym nie skupiała się tak bardzo na orzechach, tylko bardziej na tym, żeby właśnie w diecie naszej szukać tych źródeł omegi 3, a ograniczać tą omegę 6. Natomiast rzeczywiście w orzechach są i jedne, i drugie kwasy tłuszczowe, ale jeżeli jesz ich powiedzmy garść dziennie, no to tutaj nie będzie problemu, bo przykładowo, na przykład migdały mają okropny stosunek omega 6 do omega 3, no ale są one fajnym źródłem wapnia i mają wiele innych składników mineralnych, które sprawiają, że jeżeli jemy gdzieś te migdały na keto, no to jakby to będzie jak najbardziej okej. Okay. Więc tutaj też nie chodzi o to, żeby teraz liczyć, że tu mam 5 orzeszków makadamia, nasiona chia na przykład mają fantastyczny stosunek omega 3 do omega 6, bo one mają nie 3 do 1, tylko 1 do 3, więc dużo więcej jest właśnie omegi 3. Także szukajmy tych źródeł omegi 3 i wtedy nie przejmujmy się, że sobie zjemy po prostu garść orzechów nawet dziennie, czy nawet dwie garście, bo to nie będzie stanowiło problemu. Hanna pyta, dlaczego orzeszki ziemne nie są polecane w keto diecie? I tutaj już jej ktoś odpowiedział, najgorszy stosunek omega 3 do omega 6 ze wszystkich orzechów. No, tak po części to prawda, a po części nie. Słuchajcie, ja jakoś strasznie nie polecam orzechów ziemnych, bo już Wam powiem dlaczego. One nie mają najlepszej ilości węglowodanów, szczególnie podczas ketoadaptacji, bo przykładowo one mają na 100 gramów 13 gramów węglowodanów netto, natomiast takie orzechy makadamia, które też są bardzo bogate odżywczo i w ogóle fantastic i drogie, czy droższe niż ziemne są najtańsze praktycznie, no to makadamia mają 5 gramów tych węglowodanów netto. Nerkowce i tak są gorsze pod kątem węgli niż ziemne, no bo mają aż 27 gramów, dlatego ja też nieraz mówiłam, że na adaptacji tych nerkowców raczej unikamy na początku. Więc jakby to jest jedna rzecz. I dla mnie to jest ta kwestia węglowodanów. Ale wiem, że też niektórzy mówią, że tak naprawdę orzechy ziemne to nie są orzechy, bo to są strączki. Rzeczywiście uznawane są one za strączki, ale czy to jest coś złego? No niekoniecznie, ja bym tutaj tak tych strączków strasznie nie demonizowała, chociaż rzeczywiście warzywa strączkowe no na keto nie są polecane, ale to nie uważam, że jest tutaj jakieś najgorsze, tym bardziej, że białko orzechów ziemnych jest bardziej właśnie podobne do orzechów i dlatego są one nazwane orzeszkami ziemnymi. Na to, na co warto zwrócić uwagę? Na pewno na to, że nieraz do tych, takie orzechy mają pleśń, czy na przykład masło orzechowe jest źle przygotowane, więc tanie orzeszki ziemne, tanie masło orzechowe to nie będzie najlepsza opcja, bo po prostu możemy się zanieczyścić pleśnią. Natomiast jeżeli chodzi o stosunek omegi 6 do omegi 3, to tutaj Was może zdziwię, bo gorszy stosunek omega 6, omega 3 niż na przykład te orzeszki ziemne ma na przykład słonecznik, dynia, migdały czy orzechy włoskie, więc nawet te orzechy włoskie mają trochę gorszy stosunek. Także to wcale nie jest ta kwestia omegi 3 do 6, rzeczywiście gdzieś tam się przyjęło, więc fajnie Hanna, że zadałaś to pytanie, bo ja uważam, że nie ma też co demonizować orzechów ziemnych i jak lubisz i sobie zjesz od czasu do czasu, to naprawdę nic się nie stanie. Czy hiponatremia może być problematyczna przy adaptacji na ketozie? Lekarze w zasadzie nic konkretnego nie doradzają, czy dosalanie produktów to dobry pomysł? Dzięki za świetny materiał i odpowiedzi na pytania. Bardzo proszę,
Hiponatremia to są niedobory sodu, dla tych, co nie wiedzą. I tutaj rzeczywiście no, może się pojawić takie ryzyko, że jeżeli masz już niedobory sodu, a na ketoadaptacji możesz się nabawić niedoborów elektrolitów, no to jakby pytanie, czy to jest jakby bezpieczna opcja. Według mnie tutaj jest kilka kwestii. Po pierwsze, jak zaawansowana ta hiponatremia jest, czyli ile rzeczywiście tego sodu jest u Ciebie i jakie są jej przyczyny. Bo przyczynami może być na przykład to, że bierzemy pewne leki. Przyczynami mogą być problemy z sercem, nerkami, wątrobą, ale tych przyczyn jest masa. Więc to jakby zależy też od przyczyny hiponatremii. A czasem wręcz jakby no to, co nam pokazuje wynik jakiegoś tam badania z krwi, to nie do końca odwzorowuje to, co się dzieje w komórkach. Więc czasem to, że pijemy za dużo wody, bo tak, są osoby, które piją za dużo tej wody, chociaż zdecydowana większość jednak pije za mało, no to też może sprawiać, że po prostu wypłukujemy ten sód w dużych ilościach. Więc nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć, czy jakby przy hiponatremii możesz przejść na keto, bo właśnie to zależy od tych rzeczy i trzeba by tutaj znaleźć przyczynę, ale to nie jest tak, że ketoza jest zawsze niedoborowa w elektrolity. Musimy po prostu zadbać o ich uzupełnienie z dietą. I solenie potraw jak najbardziej będzie dobre, nawet dosalanie wody, jeżeli jesteś w stanie pić taką wodę. I po prostu suplementacja elektrolitów, jeżeli poprawnie jakby ją stosujemy podczas ketoadaptacji, dostosowujemy dawki, to nie powinna nam wręcz obniżać tych elektrolitów w diecie. I wtedy właśnie nie powinno również być tej tak zwanej ketogrypy i tak dalej. Więc uważam, że da się to zrobić i ogarnąć nawet przy hiponatremii. Dobrze, moi drodzy, trochę się tutaj rozgadaliśmy dzisiaj. Pytań wciąż jest sporo, także zapraszam Was za tydzień na kolejny Keto Q&A. A tymczasem przypominam, że można wciąż zadawać pytania w komentarzach. Zapraszam Was też do zerknięcia do opisu filmu, bo tam znajdziecie bezpłatne materiały, które możecie pobrać ode mnie, a także informacje o jakichś promocjach, które się pojawiają w zależności od tego, kiedy to oglądacie, konkursach itd. I tak dalej. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to proszę subskrybujcie i naciśnijcie dzwoneczek, bo dostaniecie Wy dzięki temu powiadomienia o nowych materiałach, które przygotowuję. No a ja będę mogła docierać do szerszej ilości osób z wiedzą, myślę, wartościową wiedzą o keto. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia. Cześć!